takie nasze stare, może nie centrum, ale ciąg handlowy, taki jeszcze sprzed wielu lat, sprzed wojny. Kiedyś był taki sklep, nazywaliśmy go sklep żelazny, można tam było kupić podkowy, łańcuchy, gwoździe, śruby, młotki i wszystko, co jest niezbędne w gospodarstwie domowym i rolnym. Następnie tam, gdzie teraz środy sprzedaje, była masarnia. No zresztą przed wojną też tam była masarnia i rzeźnia. Potem tutaj po schodkach, gdzie teraz jest sklep Stogrosz, tu była tak zwana Karolinka. Wszyscy ją znają. Wiele legend o tym, co tam się działo w tej pijalni piwa. Tu była brama do gasowskiego magazynu zboża. Tu były też biura. Tutaj pracowała moja mama na pięterku. I tutaj sklep GS-owski, tak zwana szesnastka, pamiętacie? Tutaj po lewej była piekarnia, kupowało się ogromne bochenki chleba, bułki, ciasta. Z prawej strony był sklep taki ogólnospożywczy, w głębi szło się do piekarni. Tam często zanosiło się całe blachy ciasta, które babcia czy mama robiła i trzeba było to upiec. Ogromne blachy z drożdżówką czy sernikiem. I w tej piekarni, oprócz tego, że wypiekano chleb i bułki, to także robiono usługi dla ludności. A na piętrze, gdzie teraz są mieszkania prywatne, to tam z lewej strony był sklep obuwniczy. Tak, tak, tam miałem zrealizować swój talon na buty i go nie zrealizowałem. Rok 1982. A z prawej strony był taki sklep ogólny z ubraniami, materiałami. Takie 1001 drobiazgów. Dzisiaj i właściciel się zmienił. Dzień dobry, witam. Tak, też pana nakręcam. Ach, właśnie takie osoby dużo pamiętają o krajeńce. Warto z nimi robić wywiady.